Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i zapraszam Was na recenzję i rozdanie z najnowszą książką od wydawnictwa Dragon, która miała premierę 15 września i mówię tutaj o twórczości pani Agaty Sawickiej i znów zaświeci słońce. Na samym początku chciałabym podziękować wydawnictwu Dragon za możliwość otrzymania swojego egzemplarza i możliwość przeczytania tej książki, ale także za to, że jestem dumną patronką tej powieści, co możecie zobaczyć tutaj. I niezmiernie się cieszę, bo jest to druga powieść pani Agaty Sawickiej, którą mam okazję przeczytać i której mam okazję patronować. Jeżeli oglądaliście moje filmy w miarę na bieżąco w tym roku, to o pani Agacie Sawickiej i jej jeszcze jednej szansie mogliście usłyszeć gdzieś tutaj. Jest to książka, która bardzo mi się podoba, ale jest to też dla mnie przynajmniej taki wyznacznik tego, jaki styl pani Agata reprezentuje pisząc swoje książki i widzę pewne podobieństwa między jeszcze jedną szansą a tą najnowszą powieścią i wiecie co, ten schemat taki pisarski pani Agaty bardzo mi się podoba. Ale zanim przejdziemy do jakichkolwiek porównań, zacznijmy od tego, że na końcu filmu czeka na Was rozdanie. Jeden egzemplarz tej historii może do Was trafić, jeżeli jesteście zainteresowani twórczością pani Agaty lub w ogóle spodoba Wam się ten tytuł lub w ogóle jesteście fanami obyczajówek, takich rzeczywistych, prawdziwych, bez jakiejś fantastyki, magii i tym podobnych elementów, o młodych bohaterkach, które stają przed trudnymi życiowymi wyzwaniami i starają się je rozwiązać, poszukują siebie, poszukują rozwiązań swoich problemów, poniekąd też w podróży, w nowych miejscach. Zainteresowani, to zapraszam Was dalej do oglądania, a ja zabieram się za recenzję, krótkie porównanie tych schematów pisarskich, o których mówiłam, no i za samo rozdanie. I znów zaświeci słońce, to historia młodej Oliwii, która właśnie skończyła studia i ma przed sobą tak naprawdę dosyć duże wyzwanie. Duże, miłosne, życiowe wydarzenie. Bo za 2 miesiące ma wyjść za mąż, za swojego przyjaciela ze studiów, Pawła, bo to właśnie na studiach się poznali, na studiach zaczęli spędzać ze sobą bardzo dużo czasu. To poniekąd te studia, jakieś tam wspólne pasje ich połączyły, ale dziewczyna mimo tego, że są w takim szale przygotowań do wesela, bo tutaj już ostatnie przymiarki sukni, tu jakieś wybieranie menu w restauracji i tak dalej. Dziewczyna czuje przeogromne wątpliwości, czy Paweł faktycznie jest tym jedynym, z którym chciałaby spędzić resztę życia, któremu chciałaby obiecywać przed Bogiem, że to jest ten facet, którego kocham jak nikogo nigdy i z którym chcę spędzić resztę życia. Co dziewczyna robi? No, trochę rozmawia ze swoim narzeczonym, jak on na to wszystko się zapatruje. Trochę rozmawia z rodzicami i po tych wszystkich rozmowach podejmuje decyzję, że wyjedzie w krótką podróż w Polskę śladami swojej zaginionej ciotki pisarki, Rozalii Siemaszkówny, której prace, której książki dziewczyna bardzo lubi czytać, które są bardzo wartościowe i które sprawiają, że gdy dziewczyna czytała fragmenty jej prac, to jakby po prostu rozmawiała z ciotką i jakby ciotka dawała jej jakieś takie, wiecie, drogowskazy, wskazówki, podpowiedzi odnośnie tego, co Oliwia powinna zrobić dalej ze swoim życiem. Jeżeli ma wątpliwości, jeżeli nie jest szczęśliwa na tym etapie życia, w którym się aktualnie znajduje, to gdzieś te rady od ciotki stawały się takim, wiecie, złotym środkiem. Czymś, co pozwoliło Oliwii trochę inaczej spojrzeć na swoje problemy, na swoje życie, na to, co ją czeka. I dziewczyna stwierdza, że mimo, że do ślubu zostały 2 miesiące i cała masa przygotowań, to ona po prostu musi od tego odetchnąć i musi jechać śladami zaginionej ciotki. Być może ta podróż coś w jej życiu, podejściu i w tych wątpliwościach zmieni, a może po prostu będzie takim wspaniałym oddechem, który pomoże jej na nowo spojrzeć z nowej perspektywy na swoje życie, które ta podróż sprawi, że dziewczyna po prostu już 2 dni po wyjeździe będzie niesamowicie tęskniła za swoim narzeczonym, będzie chciała jak najszybciej wrócić. Wiecie, nowe, świeże podejście do swojego życia. I tak dziewczyna samotnie swoim Seicento
wyrusza po prostu w Polskę, mimo tego, że nigdy wcześniej nie odważyła się sama jeździć ze swojej rodzinnej miejscowości do Katowic, gdzie studiowała. Bała się jeździć autem, bo wiecie, duży ruch, ona ma dosyć takie starawe, nie do końca sprawne auto, ale w tą podróż rusza z pewnością, z odwagą, z pewnym takim przekonaniem, że to jest właśnie to, czego jej w życiu potrzeba. I to właśnie w tej podróży będziemy jej przez całą książkę praktycznie towarzyszyć i sprawdzać, co udało, czego jej się udało dowiedzieć i o samej sobie, i o samej ciotce. A dodatkowo na jej drodze pojawi się jeszcze pewien młody mężczyzna, który trochę jej namiesza w głowie, trochę jej namiesza w sercu i trochę jej namiesza w uczuciach. Jak się to wszystko skończy? Czy dojdzie do ślubu? Czy do ślubu z Pawłem nie dojdzie? Kim jest ten tajemniczy mężczyzna? I jak w ogóle wypadnie cała historia z poszukiwaniem ciotki i tych takich, wiecie, śladów i drogowskazów w jej życiu? O tym musicie się przekonać sami, czytając tą książkę, ale już Wam mogę powiedzieć, że naprawdę warto. I tak jak Wam wspominałam już wcześniej, pani Agata Sawicka ma pewien taki schemat pisania, bo zarówno w Jeszcze jednej szansie, jak i tutaj mamy do czynienia z dwiema liniami czasowymi. Czyli mamy linię współczesną z naszymi głównymi bohaterkami, ale mamy też linię historyczną, która toczy się w czasach II wojny światowej. Na chwilę przed wojną, w trakcie wojny i po wojnie. I powiem Wam, że jest to, no przynajmniej dla mnie czytelniczo, jeżeli chodzi o literaturę, to ja uwielbiam, może uwielbiam to jest za duże słowo, ale podobają mi się książki, podoba mi się literatura, w której zahaczamy o II wojnę światową. Nie wiem, jakoś po prostu i boję się, no podoba się, to jest za dużo powiedziane, bo jak wojna jakakolwiek może się komuś podobać, ale po prostu ten segment, ten przedział czasowy jakoś tak w literaturze sprawia, że chętniej ją czytam, mimo że wiadomo, że czasami autorzy trochę bardzo przeginają w różne strony, jeżeli chodzi o różne doświadczenia, o różne przeżycia i różne tego typu sprawy, ale chodzi mi o to, że praktycznie wszystko, co dzieje się gdzieś w okolicach II wojny światowej, mnie już z założenia się podoba i taka książka dostaje tak z pół oceny wyżej już po prostu za sam fakt, a jeszcze jak jest poprowadzona w tak piękny sposób, jak tu, czy w Jeszcze jednej szansie, to już w ogóle jestem zachwycona. I tak więc ta historyczna linia w tej książce dotyczy właśnie losów ciotki Rozalii Siemaszkównej. To jest fantastyczne, bo poniekąd trochę ta historia, którą opowiada nam pani Rozalia, łączy się z tym, czego dowiadujemy się od Oliwii. Jest też taką trochę takim dodatkiem, taką zupełnie inną linią, jakby o której Oliwia raczej nigdy się nie dowie, ale też jest po prostu fantastycznym zwieńczeniem tej historii, która gdzieś tam pod koniec książki się kończy i to jest no piękne. I zaczynając czytać tą książkę, ja byłam święcie przekonana, że jeszcze jedna szansa właśnie pod względem tego, wiecie, tych dwóch linii czasowych i tej drugiej historii, tej właśnie czasów II wojny światowej, bardziej mi się podoba w Jeszcze jednej szansie, ale chyba tak naprawdę bardziej podoba mi się tutaj. I nie powiem, jest to historia jak najbardziej, w moim mniemaniu przynajmniej, rzeczywista, która mogłaby się przydarzyć jakiejś innej Oliwii, czy jakiejkolwiek innej młodej dziewczynie. Jest tam może zbyt dużo, wiecie, takich zbiegów okoliczności na plus dla naszej bohaterki, ale jakby to sprawia, że dla mnie właśnie ta książka staje się może nie tyle jeszcze bardziej rzeczywista, że tak naprawdę w czyimś życiu by, wiecie, to tak, wiecie, zadziałało. Być może tak, ale z drugiej strony to mi sprawiało tyle radochy czytanie. W sensie jakby coś w tej historii poszło nie tak, to zakończenie mogłoby być zupełnie inne i już nie byłoby takie, wiecie, takie fantastyczne, z takim efektem po prostu fajerwerków na końcu. A tu jednak gdzieś tam za serducho bardzo mocno chwyta, w szczególności taki jeden moment, gdy wydaje się, że cała historia zarówno Oliwii i ciotki Rozalii gdzieś się tam, wiecie, złączają i rozwiązują i to jest po prostu
Tak piękne i tak wzruszające. No ja na książkach akurat nie płaczę, ale zakładam, że niejedna osoba mogłaby się bardzo, ale to bardzo mocno na tej książce wzruszyć. Więc jeżeli jesteście fanami, fankami literatury obyczajowej z młodymi, ambitnymi dziewczynami, które chcą po prostu wiedzieć, na czym w życiu stoją i nie boją się rzucić wszystkiego, swojego dotychczasowego życia, żeby gdzieś wyjechać, odnaleźć siebie, sprawdzić się w jakichś trudnych sytuacjach, podążać za przyszłością, odkrywać tajemnice i dodatkowo odnaleźć jakieś głębsze emocje i wiele, wiele więcej, to na pewno książki pani Agaty Sawickiej są dla was. Ale wydaje mi się również, że jest to na tyle lekka i przyjemna literatura, która może się spodobać nawet osobom, które być może nie pałają taką miłością do literatury obyczajowej, ale uwierzcie mi, że teraz na te długie jesienne wieczory ta książka będzie czymś, co sprawi, że naprawdę pod tym kucykiem z kawką czy z herbatką i z naprawdę dobrą książką przyjemnie spędzicie nie jeden wieczór. Oczywiście ja tą książkę zachwalam, bo jest to mój patronat, jest to książka, którą mogłabym wziąć w ciemno, wiedząc tylko, że to jest nowa historia pani Agaty Sawickiej, bo naprawdę po jeszcze jednej szansie zakochałam się w twórczości tej autorki, więc jakby wszystkie książki pani Agaty biorę w ciemno, bo wiem, że będą mi się podobały. Ale prawda jest też taka, że no ta książka będzie miała jakieś tam swoje minusy, będą rzeczy, które wam się nie spodobają, będą rzeczy, które być może mnie się gdzieś tam nie spodobały, ale w ogólnym rozrachunku jakby nie potrafię wam tych minusów, może tak, nie potrafię wam tych minusów tak jednoznacznie powiedzieć, że nie podobało mi się to, to, to i tamto, bo czasami tak w książkach jest, że jest jakieś takie, są takie elementy, które od razu rzucają mi się w oczy i one mi się kompletnie nie podobają. Ale po prostu czytając tą historię, były takie momenty, gdzie gdzieś czułam, że a to tak wiecie, nie do końca, to z przymrużeniem oka, ale w takim ogólnym rozrachunku ta książka, pomimo tych jakichś tam wad czy minusów, wychodziła dla mnie przynajmniej bardzo mocno na plus i te emocje, które po prostu przeżyłam przy tej książce, ten cały stres przy rozwiązywaniu zagadki ciotki Rozalii i tak dalej, sprawił, że ja po prostu o tych minusach, o tych jakichś drobnych wadach kompletnie nie myślałam, zapominałam i cieszyłam się każdą jedną stroną, którą dane mi było czytać, bo książki pani Agaty tak naprawdę łyka się w kilka dni. Więc jeżeli szybko czytacie i w ogóle książki was bardzo szybko wciągają, to dla was ta lektura to będzie jeden maks dwa dni, czy jeden wieczór maks dwa. U mnie to było chyba trochę więcej, ale w każdym razie nie zmieniło to faktu, że czytało mi się tą książkę mega przyjemnie, a jeszcze przyjemniej mi się ją poleca. I jeżeli z jakiegoś powodu stwierdziliście, że nie jesteście fanami literatury obyczajowej, ale pani Agacie chcielibyście dać szansę, albo uwielbiacie twórczość pani Agaty i jeszcze nie macie tej książki, albo w ogóle chcecie poznać tę historię z miliona innych powodów, to zapraszam was na rozdanie, bo mam dla was jeden egzemplarz. Standardowo cały regulamin rozdania znajduje się w opisie pod filmem, więc radzę się z nim zapoznać. Oczywiście, jeżeli zgłosicie swój komentarz konkursowo-rozdaniowy, musicie być świadomi tego, że dla mnie taki komentarz wiąże się z tym, że przeczytaliście, zrozumieliście i akceptujecie regulamin rozdania, więc nie macie co do niego żadnych wątpliwości. Rozdanie rozpoczyna się dzisiaj, w momencie publikacji tego filmu, czyli od godziny 17 i będzie trwało do przyszłego wtorku, do godziny 23:59. Natomiast w przyszłą środę w opisie pod tym filmem, na moim Facebooku i na Instastory znajdziecie osobę, która wygrała to rozdanie i do której ta książka powędruje. Ta książka, czyli i znów zaświeci słońce i znowu. I znowu zaświeci słońce od pani Agaty Sawickiej. Ja do was niczego nie będę wysyłała, jednak zwycięzca dostanie tą książkę wprost z wydawnictwa. Więc ja będę potrzebowała waszych danych osobowych, które zwycięzca wyśle mi po prostu po rozwiązaniu rozdania, ale wszystko jest opisane w rozdaniu. Jedynym moim wymogiem to jest ten komentarz. I tym razem dosyć nietypowo, ale chciałabym, żebyście w komentarzu pod filmem w ramach konkursowego, rozdaniowego komentarza
pisali po prostu swoje pełne imię. I to będzie tyle. Ja po prostu losowo wybiorę jedną osobę, do której ta książka powędruje, więc zgłaszajcie się, bo macie jeszcze całą masę czasu, a za tydzień w środę ogłosimy wyniki i mam nadzieję, że zwycięzca czy też zwyciężczyni będą się bardzo cieszyć z tego, właśnie z tej pozycji czytelniczej. Mam nadzieję, że ten film przypadł Wam do gustu, mimo że ja może niekoniecznie dobrze wyglądam, niekoniecznie dobrze się czuję, bo jeszcze jestem bardzo mocno przeziębiona. Więc mam nadzieję, że mimo wszystko nie było chaotycznie i że to, co powiedziałam, przypadło Wam do gustu, że sam film Wam się spodobał i że dacie szansę pani Agacie i jej twórczości, bo to są naprawdę wspaniałe powieści. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Zachęcam Was do zostawienia zarówno komentarza rozdaniowego, konkursowego, żeby wygrać książkę, jak i komentarza, w którym podzielicie się po prostu swoją opinią odnośnie ogólnie literatury obyczajowej, czy ją lubicie, czy nie lubicie i czy znacie już jakąś książkę pani Agaty i czy chcielibyście zapoznać się z tą najnowszą perełką. Mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że wkrótce widzimy się w kolejnym filmie. Tak więc... trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce, pa!